Witam na kanale Tektron.pl. Zgodnie z zapowiedzią będę sprawdzał, jaką pojemność będzie miał akumulator samochodowy w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze bliskiej zeru. Do testu wziąłem akumulator samochodowy, jeden z tańszych, marka nieważna. To nie o to chodzi, czy tutaj jakaś będzie marka typu Bosch, Warta, Inox, nieważne. Chodzi tylko o sprawdzenie danej pojemności. Akumulator tutaj już jest w firmie około roku. Pojemność nominalna 40 Ah, będzie on ładowany przez zasilacz ZTEC 500 co najmniej 24 godziny. Zostanie on rozładowany, sprawdzana pojemność, ponownie naładowany i oczywiście odstawiony na 24 godziny przy ładowaniu, takim nasycającym akumulator. Zostanie sprawdzona jego temperatura kamerą termowizyjną. I również będzie on rozładowywany prądem 20-godzinnym, ale akumulator nadal będzie stał w lodówce. Także zapraszam na obejrzenie materiału. Akumulator jest już podłączony, jest ładowany przez zasilacz ZTEC 500. Sprawdzę prąd. W tej chwili prąd nasycania jest 1,3-1,2 A. I akumulator sobie postoi, tak jak już wcześniej wspomniałem, 24 godziny przy takim prądzie. Nie będą tutaj robione specjalne zabiegi, aby wykonać, zagęścić elektrolit, czyli ładowanie jednak wyższym napięciem. Test będzie jednakowy. Rozładowywanie w temperaturze pokojowej, gdzieś to będzie 20-22 stopnie. Potem ładowanie i rozładowywanie w temperaturze bliskiej 0. Akumulator jest już ładowany 24 godziny. Sprawdzę prąd, jaki jest pobierany przez akumulator. Nasyca się tutaj prądem w okolicy 100 do 200 mA. Jeszcze napięcie tutaj na akumulatorze 13,4. Podłączenie już tutaj układu ładowania, który realizowany był przez zasilacz ZTEC 500. Mamy napięcie 13,36. Sprawdzę teraz, jaka jest temperatura akumulatora kamerą termowizyjną. Tak jak było widać, temperatura akumulatora jest to około 21 stopni, więc typowo temperatura pokojowa. Więc tutaj czas zacząć test rozładowania akumulatora. Akumulator jest 40 Ah, będzie rozładowany prądem 20-godzinnym, a więc 2 A. Nastawię tutaj prąd 2 A. Napięcie końcowe wynosi 10,5 V. A więc czas zacząć pomiar. Akumulator już został rozładowany. Trochę się zdziwiłem, że ten czas nastąpił bardzo szybko, bo po niecałych 10 godzinach. Start rozładowywania nastąpił około 7.25 i zakończył się o godzinie około 17.17 przy napięciu 11.59. Myślałem, że może jest tutaj jakiś problem sprzętowo-programowy, że ten proces rozładowania został zakończony nagle, po prostu za szybko, tak? Ustawione, z prawdziwym ustawienia jest próg rozładowania było 10,5 V, więc postanowiłem ponownie uruchomić, nie ładując akumulator
ponownie zacząć jakby ten proces kontynuować po prostu. I niestety gdzieś po 7 minutach napięcie osiągnęło 10,5 V. I tak to wyglądało. Początek rozładowywania, napięcie było 11,88, kiedy został zapisany pomiar. Taki bez obciążenia, jak tutaj się pojawiłem, było 12,2 V. I ten sam tutaj motyw 11,77, jakby odłączenie. No 11,69, tak? Tu jest już odłączenie tego obciążenia i ostatni zapisany pomiar. Tak w tej chwili wygląda napięcie bez obciążenia tego akumulatora. Ja ponownie załączę ten obciążenie 2 A. I zobaczę tutaj, jak osiągnie, czy osiągnie napięcie 10,5 V ten akumulator przy rozładowywaniu. Wychodzi na to, że ten akumulator nie ma pojemności 40 Ah, ma około 20 Ah. Ma to pewnie związek z tym, że ten akumulator już tak z około 1 roku stoi tutaj sobie w firmie i on generalnie nie był użytkowany. Chyba tam z raz czy dwa były szybciutko tam na chwilę podłączone do ładowania, ale generalnie on sobie stoi i nic, po prostu nie był używany do generalnie żadnych celów. Teoretycznie ten akumulator jest bezobsługowy, bo tutaj nie widać żadnych korków, jest naklejka, ale tu jest jednak dekielek. Ja go później sobie otworzę, ale najpierw ten akumulator naładuję, tak jak był wcześniej naładowany przez zasilacz ZTTech 500. Wsadzę do lodówki, przeprowadzę ten test, jak spadnie jego pojemność. No i później zacznę jakby testować go dalej. Sprawdzę, czy tam poziom tego elektrolitu jest prawidłowy. No i też wykonam inne ciekawe tutaj testy. Także zapraszam do subskrypcji kanału. Sprawdzę, jakim prądem się nasyca akumulator. Akumulator jest już częściowo naładowany. Ten ostatni proces formowania, nasycania jest teraz przeprowadzany. Prąd przepływający to było około 600 mA, ale już lodówka się chłodzi. Zaraz tutaj włożę ten akumulator do lodóweczki. Będzie on też podłączony nadal do zasilacza, aby go doładowywał do końca, aby ta pojemność była jak największa dostępna podczas już próby rozładowywania. Okazuje się, że lodóweczka jest troszeczkę mała, więc tu będę kombinował, aby włożyć ten akumulator. Tutaj generalnie przeszkadzają te drzwi. No ale cóż, czas włożyć ten akumulator, niech się chłodzi.
Dobrze, powiedzmy, że lodóweczka jest zamknięta. Ja sobie tutaj jeszcze docisnę drzwi jakimś większym akumulatorem, żeby się drzwi nie otwierały. Drzwi dociśnięte, uszczelka doszła. Mam nadzieję, że tam od dołu też jest w miarę dociśnięte. Na pewno ten chłód będzie jakoś uciekał, ale najważniejsze jest sprawdzenie tego testu. Drzwi dociśnięte, akumulator jest ładowany. W tej chwili jakiś prąd 600 mA. No niech się akumulatorek chłodzi, a jutro sprawdzę jego temperaturę. Noc minęła. Akumulator dalej siedzi w lodówce, lodówka pracuje. W tym czasie był oczywiście akumulator ładowany. Sprawdzę prąd, jaki przepływa w tej chwili do akumulatora. Więc jest to około 100 do 200 mA. Myślę, że czas już sprawdzić, jaka jest temperatura akumulatora w lodówce. Ale tymczasem trzeba ją otworzyć. Ciężki akumulator. Trzeba zrobić miejsce. I za chwilę przełączę się na termowizję. Proszę bardzo, jest i akumulator. Tak jak widać na początku, temperatura jest około minus 4, minus 5 na akumulatorze, ale po otwarciu lodówki tutaj z przodu ta folia szybko nabiera jakieś tam temperatury no dodatniej, tak? Więc żeby nie przedłużać, odłączę tutaj szybciutko zasilacz. No, sztywne przewody. Szybki pomiar napięcia. Jeszcze tutaj na akumulatorze. OK. Dobra. Podłączę teraz elektroniczne obciążenie. Czy rzucić okiem, gdzie jest plus, a gdzie minus, bo to słabo jest widoczne. Dobrze. Z lewej jest plus. Znowu pokombinowanie, żeby zamknąć lodówkę. Muszę go troszeczkę podnieść. O, chyba się uda. Trzeba będzie docisnąć ponownie akumulatorem. Żeby to ciepło, żeby to zimno nie uciekało. Dobra, i tak jest szpara, ale nic na to już nie poradzę. Czas przejść do elektronicznego obciążenia. Ustawiam minimalne napięcie, 10,5 jest ustawione, prąd rozładowania 2 ampery i zaraz rozpoczniemy pomiar. Czas start. Napięcie tutaj spada, program jest też już uruchomiony, będzie zbierał dane.
Jestem ciekawy, jaki to będzie czas rozbudowania. A wy w tym czasie wrzućcie subskrypcję, napiszcie komentarz, co o tym sądzicie. Napięcie już dawno osiągnęło poziom 10,5 V. Układ obciążenia został odłączony, ale akumulator dalej siedzi sobie w lodówce. Jest następny dzień. Zaraz otworzę lodówkę i sprawdzę, jaka jest tam temperatura. Odstawię tutaj już akumulator, który przytrzymywał dociśnięte drzwi. No i tutaj przejdę teraz na termowizję. Temperatura, tak jak było widać, akumulatora no, w najniższym gdzieś tam punkcie 6-7 stopni, oczywiście na minusie. Dobrze, teraz czas przejść, zobaczyć, jaki tam był czas rozładowywania akumulatora. Napięcie 10,6 ostatnie zarejestrowane nastąpiło tutaj o 15:19. Zapisywanie było co minutę, także tutaj osiągnięcie ten 10,5 nastąpiło gdzieś tam w czasie następnej minuty, a rozpoczęcie tutaj 48:49, 7:49 zostało rozpoczęte. Co daje nam około 7,5 godziny rozładowania prądem 2 ampery, co daje nam 15 amperogodzin dostępnej pojemności w akumulatorze. Oczywiście teoria się potwierdza, że akumulator w niskiej temperaturze traci swoją pojemność. W temperaturze pokojowej pojemność tego akumulatora konkretnego wyszła 20 amperogodzin. To jest 40, ale ona sobie tutaj stała przez co najmniej rok w firmie. W sumie nie wiem, jaka jest data tego produkcji akumulatora, ale to jest nieważne. Ale w niskich temperaturach, gdzieś tutaj w okolicach 6, minus 6, minus 4 stopni, ten akumulator już miał pojemność dostępną 15 amperogodzin. I to przy prądzie rozładowania 20-godzinnym, czyli 2 ampery. Generalnie jest to niewiele. Przy większych prądach na pewno ta pojemność by była dostępna jeszcze niższa. Cóż, zapewne takie akumulatory w takim stanie właściwie, takie akumulatory są w jakiejś tam większości pojazdów, użytkowane gdzieś tam już rok, dwa, trzy, więc nie dziwmy się, że mamy problem z uruchomieniem silnika po prostu w zimę. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału, pozostawienie komentarza. Myślę, że tutaj z tym akumulatorem coś jeszcze zrobię. Także zapraszam do obejrzenia innych materiałów.